Wszystko zaczęło się w pociągu do Jeleniej Góry. Jechaliśmy sobie na festiwal Barejada do Jeleniej Góry z filmem poprzednim, to było dwa wstecz, z Rozmowami ze śmiercią. Jechałem między innymi z Bartkiem Ziębą, który przy tamtym filmie był drugim reżyserem i też pracował przy Głodnym Koniu. I rozmawialiśmy sobie, jakoś zeszła rozmowa na telewizję. Więc zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, co w tej telewizji leci, o wiadomościach potem. No i Bartek oznajmił, że on to wiadomości nie ogląda. Bo w tych wiadomościach to bez przerwy tylko albo jakiś głodny koń, chory pies, albo pobili komuś dziecko. I to był taki impuls, że kurde, jaki to jest fantastyczny tytuł na film. Głodny koń, chory pies, bite dziecko. To było takie kino artystyczne, jaki tryptyk można by zrobić. No i to gdzieś tam się działo we mnie przez dwa lata. I potem nagle tak się objawiła przede mną historia właśnie dziewczyny, która chce kupić stajnię, tam jest głodny koń, no i ona wyrusza na poszukiwanie jedzenia. Film opiera się na obrazie, właściwie pada tam niewiele słów, dźwięk jest stuprocentowy na ogół i nie ma tam żadnej muzyki. To też było jedno z takich założeń artystycznych, które sobie powzięliśmy. Od początku wiedzieliśmy, że film powinien być czarno-biały. Ja dość długo zastanawiałem się, w którą stronę powinniśmy iść, jeśli chodzi o aspekt radio. Widzieliśmy, że musimy odsunąć się od standardów, także pozostawić na 16:9, które teraz jest jakby powszechne wszędzie, i pójść bardzo konkretnie w którymś kierunku. Stawiliśmy się na początku nad panoramicznym formatem, ale panoramicznym do bólu, typu 1 do 3,5, czy coś w ten deseń. Natomiast zastanawiając się też nad materią zdjęciową i nad lokacjami, w których będziemy kręcić, nad tym, że musimy uchwycić bohaterkę na koniu, czyli właściwie wertykalną postać, skierowaliśmy swoje myślenie jednak w kierunku bardziej pionowym, kwadratowym. Stąd decyzja o realizowaniu filmu w formacie 4:3. Trzeba było rzeczywiście ten obraz dopieścić nie tylko od strony technicznej, ale też jakby uczynić z niego temat sam w sobie. To jest też jedna w ogóle z moich takich idei fix filmowych. Ja uważam, trochę się podpinam pod Siergieja Eisensteina, że obraz powinien nieść ze sobą jakby jeszcze dodatkowe treści, trochę niezależne od tego, co widzimy na ekranie, jeżeli chodzi o fabułę i to, co robią aktorzy. No i tutaj mieliśmy jakby dodatkową możliwość, a też i konieczność, żeby coś takiego zrobić. Do tego pracowaliśmy też dokumentalnie przy tym filmie, ponieważ cała sekwencja, która rozgrywa się na wsi, to są dokumentalne zdjęcia, które myśmy wykonali wcześniej, przed właściwym okresem zdjęciowym. Więc zarówno właściciel paszowni, nazwijmy to, jak i mieszkańcy wsi, to są naprawdę ludzie, którzy tam mieszkają i którzy się zajmują tym, co pokazujemy. Chciałem jakiś taki autentyzm w tym uzyskać i też wzmóc taki kontrast pomiędzy naszą bohaterką, która jednak jest miastowa i przyjeżdża w tamte tereny, a ludźmi, którzy są tam całe życie. Stajnia, w której kręciliśmy, która była naszą główną lokacją i osią całego filmu, była tak zbudowana, że nad drzwiami wejściowymi znajdował się świetlik, okienko. Gdy oglądaliśmy zdjęcia tej lokacji, które były zrobione prawdopodobnie na jesieni albo na wczesnej wiosny, słońce wpadało przez to okienko w taki sposób, że na ziemi, centralnie między boksami koni, rysował się ten kształt tego okna. Ta fotografia stała się właściwie inspiracją do całej koncepcji zdjęciowej tego filmu. I ten kadr, centralny kadr stajni z tym świetlikiem na ziemi był właściwie najważniejszym ujęciem w tym filmie, który chcieliśmy zrobić. Gdy pojechaliśmy na lokację, zaczęliśmy oglądać ją z każdej strony, patrzeć, z której strony pada słońce. Próbowaliśmy przeliczyć, kiedy to słońce będzie właśnie w odpowiedniej pozycji. Okazało się, że w okresie, w którym mieliśmy realizować zdjęcia, czyli lipiec, sierpień, okresie wakacyjnym, słońce jest za wysoko, żeby wpaść przez to okienko. Że właściwie ono nie. Że słońce nie zagląda przez to okienko w tym okresie letnim, jest za wysoko. I w tym momencie cała nasza koncepcja legła w gruzach, bo właściwie ten obraz był podstawą do całego myślenia o obrazie w tym filmie. Więc od razu zaczęliśmy kombinować, jak można jednak zrobić, żeby to światło tam się znalazło, w jaki sposób.
moje myśli skierowały się w stronę luster. Można odbijać słońce. Słońce jest największą lampą, jaką mamy tutaj na Ziemi, tak? To jest najmocniejsze światło. Dlaczego tego nie odbić? Jeśli odbijemy słońce lustrem, to właściwie nie powinniśmy utracić mocy tego światła. Będzie ono idealnie kierunkowe. Więc gdybyśmy w odpowiedni sposób skierowali lustra, moglibyśmy uzyskać to słońce, które wpadnie przez to okienko. I idąc tym myśleniem, zadałem sobie pytanie, dlaczego nie zrobić filmu bez użycia żadnych lamp? Zaoszczędzilibyśmy pieniądze z budżetu i wykorzystalibyśmy technikę, z której korzystali pierwsi filmowcy. I gdy pomyślałem sobie, że możemy zrealizować film bez użycia jakiegokolwiek światła elektrycznego, korzystając z różnego rodzaju luster, odbijając je odpowiednio, od razu zapaliłem się na ten pomysł i na realizację tego filmu. Konstruowaliśmy całe wielkie takie lustrzane urządzenia, które miały to światło odbijać. To był autorski pomysł Michała, który postanowił, że jak się bawić, to się bawić i że będziemy tutaj, prawda, eksperymentowali i odkrywali nowe drogi. Cała ta historia, lustrzana historia tego filmu, szukanie luster, przewożenie ich samochodami, kupowanie, walka, żeby się nie rozbiły i żeby je odpowiednio przykleić i skonstruować uchwyt do tego lustra, żeby dało się je obracać w trzech kątach, spowodowała, że zaczęliśmy myśleć o tym filmie szerzej. Otworzyliśmy swoje umysły na pewnego rodzaju eksperymenty. Skoro robimy już eksperyment z lustrami, dlaczego nie zrobić kolejnego eksperymentu? I jeszcze kolejnego eksperymentu. Skoro cofamy się w produkcji, rezygnujemy z lamp, chcemy realizować film czarno-biały, właściwie całkowicie statyczny. Sięgnijmy do tego, z czego korzystali pierwsi filmowcy. Sięgnęliśmy właśnie do historycznych dokumentów i znaleźliśmy obrazki, na których było widać, jak aktorzy byli charakteryzowani w tych pierwszych czarno-białych filmach, czy w ogóle w czarno-białych filmach. Nie chcieliśmy, żeby to po prostu był kolorowy film, na który się nałoży czarno-biały filtr, tylko rzeczywiście chcieliśmy zrobić czarno-białe kino. Wobec tego właśnie postanowiliśmy robić charakteryzację tak, jak się ją robiło w epoce kina przed kolorem, przed nastaniem barw. A więc wszystko musiało być kompletnie na odwrót. Niebieskie usta, zielone policzki, bardzo trupio-białe części niektóre ciała. Wszystko po to, żeby w czerni bieli wyglądało to właśnie po bożemu. Pomimo tego, że aktorzy występujący w czarno-białych filmach wyglądali jak kosmici, pomalowani na zielono z niebieskimi ustami, finalny efekt był bardzo dobry i dzięki temu uzyskano pewną naturalność tych odcieni. To było w ogóle kino maksymalnie eksperymentalne dla nas, ponieważ to był pierwszy film ze zwierzętami. Do tego na ogół nie tresowanymi. Mieliśmy tresowane psy. Mieliśmy cudownego pieska, który występował w roli chorego psa. Po prostu był najlepszy aktor, jakiego w życiu chyba spotkałem. Ponieważ gdy piesek już ułożyliśmy go otoczonego drutem kolczastym, z make-upem, ze wszystkim, to właściwie on mógł tam leżeć cały czas. My oczywiście już będąc po doświadczeniach z koniami, wiedząc, że trzeba wszystko robić szybciutko, bo zaraz piesek się zdenerwuje, ucieknie, zdenerwuje się. Zrealizowaliśmy te ujęcia, do których byliśmy przygotowani. Też oczywiście już nauczeni doświadczeniem. Najpierw ustawiliśmy wszystko, przetestowaliśmy z aktorką ustawienia i dopiero potem zaprosiliśmy Sigmę, tak? Bo tak się nazywa. Zaprosiliśmy Sigmę na plan i po ujęciu, chcąc przestawiać się na kolejne, poinformowaliśmy treserkę, że no teraz mamy przerwę, więc może piesek chce odpocząć. Ale nie było takiej potrzeby, bo okazało się, że piesek sobie w ogóle usnął tam, gdzie leżał w tym drucie kolczastym, to on sobie tam leżał, relaksował się, nawet tam przysnął na chwilę. Więc właściwie tak jak leżał, to my mieliśmy tam przerwę, przestawialiśmy się, a piesek sobie dalej leżał w scenografii. Głos! 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 Szukając kolejnych pomysłów eksperymentalnych, a jednocześnie obniżających koszty, które generuje produkcja filmowa, postanowiliśmy zrezygnować ze standardowych systemów prowadzenia kamery, wymyślić coś, co będzie prostsze, tańsze, a co da taki sam efekt.
zamiast jazdy kamerowej, którą musielibyśmy układać, przenosić, wozić, wypożyczać, która generowałaby dodatkowe koszty i utrudnienia, postanowiliśmy skorzystać po prostu z samochodów, które mieliśmy na planie. Albo wsiadając do bagażnika z kamerą, albo budując na dachu samochodu platformę z desek z rusztowania, aby postawić kamerę wysoko. I za pomocą naszych silnych kolegów, za pomocą siły rąk ludzkich, samochód był po prostu odpowiednio pchany do przodu lub do tyłu. Sylwia, asystentka kamery, siedziała za kierownicą i w odpowiednim momencie hamowała samochodem lub ustawiała go w odpowiedniej trajektorii. Na szczęście okazało się, że jazda samochodem w pobliżu obok konia, równolegle z galopującym koniem, nie powoduje jakichś dużych problemów, więc część do ujęcia i z jazdy konnej galopu realizowaliśmy w większości właśnie z samochodu, który jechał równolegle. Natomiast aby pokazać zbliżenie bohaterki na koniu, wymyśliliśmy pewien sposób, który zaczerpnęliśmy po prostu z amerykańskich filmów. Czyli zrezygnowaliśmy zupełnie z konia i posadziliśmy naszą bohaterkę na przyczepie, pokazując ją w ciasnym planie i jeżdżąc z tą przyczepą po prostu po wybiegu, mogliśmy dzięki temu w sposób kontrolowany przewodzić ją tak jak chcieliśmy i nie stresować zwierzęcia. Zrobiliśmy też po raz pierwszy, to była bardzo fajna przygoda, prewiz. Czyli po prostu nagraliśmy z naszym kierownikiem produkcji, Jankiem, który grał dziewczynę, cały film. Ujęcie po ujęciu, tak jak miałby on wyglądać, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie się ostatecznie układać. No ponieważ była to nowa rzecz, zupełnie ten styl, to warto było go sprawdzić. I rzeczywiście to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo potem jak to sobie zmontowaliśmy razem wszystko, że jest sporo rzeczy, które nam nie grają ze sobą, nad którymi trzeba będzie jeszcze popracować. Przez to okres preprodukcji się wydłużył. Natomiast to nam dało też możliwość wiele rzeczy poprawić i jeszcze sobie domyśleć. Zdjęcia realizowaliśmy niedaleko Siedlec, w kilku małych miejscowościach, tam przede wszystkim w Podsuszu i we wsi Polków Dać Bogi. To były takie dwie główne lokalizacje w Podsuszu, w stajni Podsusze u Kasi Bałurskiej i Mariusza Grzywacz-Bałurskiego. Mam nadzieję, że to dobrze odmieniam. Piękne miejsce, bardzo ładna taka... nowa, ale bardzo ładnie wcielająca się w postać starej stajnia, z pięknym wybiegiem i bardzo fajnymi konikami w środku. No i fantastycznymi właścicielami, którzy nam pozwalali na bardzo dużo łącznie ze spaniem na miejscu. Często, gdy opowiadałem o tym filmie znajomym, gdy powiedziałem im, jak brzmi tytuł tego filmu, spotykałem się z przerażeniem. Z przerażeniem i strachem przed tym, że ten film będzie jakimś sadystycznym, przerażającym filmem offowym, gdzie będą przeklinać i gdzie będą umierające pieski i bite dzieci, jakiś koń, że to jakaś masakra po prostu. Natomiast film zupełnie nie jest niczym takim. Chodzi o to, żeby... No to jest taki mechanizm. Jak mówisz dziecku, żeby się nie garbiło, to ono się prostuje do przesady, tak? Że właściwie garbi się w drugą stronę. I też nie jest to dla niego zdrowe. I głodny koń, chory pies, bite dziecko ma być właśnie takim nad wyraz wyprostowanym dzieckiem kina festiwalowego. Się bałem, naprawdę się bałem, że mnie stratuje, zeżre albo kopnie. Kopnie to najmniej, bo bym przeżył. Ja głupi byłbym, ale kopnąłbym. Ale to było straszne, no. Ja uciekłam. Miałam Pietra. Ja jestem za głupi, żeby się bać. No, ale tak to się robi właśnie na wsi.